W dzisiejszym odcinku, co o ulicznej rozpuście powiedzieliby dzisiaj Zośka, Rudy i Alek. O drugim po pasji filmie wszechczasów, największym filmie w historii kina, zapowiadanym przez pewnego znanego reżysera, którego panicznie boi się Hollywood. O kradzieży skarbu katolickiego przez jedyną sektę potępioną zaledwie 15 lat po jej powstaniu przez niemal wszystkich papieży. O tym, jak analfabetka w genialny sposób znokautowała wykształconego prawnika kanonicznego i o rewelacyjnych komentarzach płynących zza oceanu na temat naszego filmu dokumentalnego Ukryty skarb Kościoła. Serdecznie zapraszam. ...98% widzów wypowiedziało się pozytywnie o filmie Ukryty skarb Kościoła. To znaczy, że osiągnął on sukces medialny, o jakim naprawdę marzyliśmy. Do tego doszedł jeszcze sukces duchowy, ale o nim powiem za moment. 12 tysięcy łapek w górę, 238 kciuków w dół, miażdżąca przewaga pozytywów, 233 tysiące wyświetleń po niemal półtora miesiąca od publikacji i 3200 komentarzy. Jak wiemy, krytyka jest dla leniwych, bo łatwo jest skrytykować, wyżyć się w krytyce, by się poczuć po prostu lepiej chociaż na moment, ale praca i działanie jest dla zwycięzców. Jest zarezerwowana dla ludzi twórczych, którzy zostawiają coś po sobie, pewien niezmywalny ślad w postaci różnych dzieł, bo najtrudniej zakasać rękawy, zabrać się do roboty, a najłatwiej oczywiście być malkontentem. Uważam za cud to, że zaufały nam podzielone środowiska tradycji, które niechętnie na siebie patrzą, a jednak w filmie mówią autentycznie, jak jedna osoba, jednym głosem, spójnie i integralnie. I to jest zdecydowanie łaska Boża, że nam tylu ludzi zaufało i że mogliśmy pokazać, jak wygląda świat tradycji w Polsce. Jak dotąd najbardziej celną, trafną, dogłębną, stonowaną i pozbawioną emocji była recenzja redaktora Pawła Lisickiego. Pan redaktor trafił w punkt, jeśli chodzi o nasze zamysły, cel i misję, jaką sobie narzuciliśmy, tworząc, kreując ten obraz. Rozróżnił on wykład od filmu, zauważając, że film musi oddziaływać na sferę emocjonalną, tak jak i muzyka oddziałuje na naszą sferę zmysłów, uczuć, emocji, tak samo i książka, tak samo dobre dzieło filmowe musi pobudzać emocje, wywoływać uczucia, określone stany właśnie uczuciowe. Inaczej film nie będzie dobrym filmem, ale suchym referatem, czy jakąś proklamacją, czy jakąś asertacją. Dlatego wypowiedzi duchownych i świeckich, którzy zdecydowanie emocjonalnie opowiadają o przeżyciach duchowych towarzyszących słuchaniu mszy wszechczasów, muszą mieć ten smaczek, ten rys emocjonalności, dlatego że wynikają z doświadczeń, które dokonują się w duszy. Podczas samej mszy milczymy, jest tam bardzo dużo ciszy, możemy być odebrani, my tradycyjni katolicy, jako posępni, jako poważni, jako smutni. Uczucia są najniższą warstwą duszy, jednak spotkanie z Bogiem dokonuje się w duszy i zawsze jest owiane tajemnicą, milczeniem, więc z zewnątrz można zupełnie inaczej odebrać taką osobę, która stoi na mszy trydenckiej, ale później okazuje się, jakie bogactwo doświadczeń duchowych ona przeżywa, czego ona doświadcza właśnie w spotkaniu z Bogiem, patrząc na krzyż, będąc skupionym cały czas na ołtarzu, więc zarzut o to, że emocjonalne są te wypowiedzi naszych rozmówców w filmie, to jest zarzut o to, że sól jest słona. Po prostu nie da się opowiadać obrazem, nie wzbudzając emocji. Zauważam, że ci, którzy zajmują się pięknem, dawaniem piękna ludziom, dobra, mądrości, to osoby wielkiego formatu, jak na przykład Rafał Blechacz, nasz polski pianista, najwyższej rangi pianista na świecie, doceniany na całym świecie. Nie zajmuje się on żadnym plugawym językiem, osobistymi animozjami. On jest od wszelkiego jadu, od zawiści, od nienawiści wolny, bo po prostu nie ma na to czasu. My podążamy też ścieżką twórczą. Nie zajmujemy się na tym kanale absolutnie odpowiadaniem nikomu na jakieś zarzuty wyssane z palca, wydumane, czy karczemne, prostackie, wulgarne, obraźliwe, które zdecydowanie obrażają nas jako twórców, które są często nierzadko pomówieniami. Po prostu nie mamy na to ochoty ani czasu. Jesteśmy zajęci tworzeniem piękna i dobra, ubogacania tego świata. Pamiętajmy, że złośliwość czy zawiść to jest cecha małych ludzi, których życie po prostu musi być upiorne jak ich język. Musimy się za takich duchownych czy świeckich po prostu modlić. Nasz film Ukryty skarb Kościoła mówi o najpiękniejszej rzeczy po tej stronie nieba, o mszy świętej, która jest skarbem, jest cząstką nieba na tej ziemi. Nawraca ludzi ku prawdzie, ku poznaniu Kościoła, tradycji. Ten film ma potencjał ewangelizacyjny. Mamy to sprzężenie zwrotne
ze strony widowni. To chyba największe wzruszenie, największa radość, kiedy możemy słyszeć właśnie młodych ludzi, 18-20-letnich, czy w tej chwili już Amerykanie włączają się do dyskusji, do debaty pod filmem. Coraz więcej komentarzy jest anglojęzycznych, dlatego że skomentował nasz film znany w środowisku tradycji w USA, Peter Kwaśniewski, który jest pisarzem, jest wykładowcą, jest kompozytorem i na stronie One Peter Five odniósł się do naszego filmu i wyraził się bardzo pochlebnie. Jest to bardzo pozytywna, bardzo stonowana recenzja. A teraz dwa komentarze młodych osób. Posłuchajcie. Dziękuję za piękny dokument ukazujący wspaniały skarb, nasze dziedzictwo, tak dobrze ukryte przed młodym pokoleniem. Mam szczerą nadzieję, że i w naszej okolicy, w Wadowicach, ktoś natchniony Duchem Świętym pomoże pomodlić nam się w tym starym rycie. Czy to nie jest wzruszające, że młody człowiek pisze do nas taki komentarz po obejrzeniu naszego dokumentu? Niesamowity, szokujący dokument. Nie spodziewałam się tego, jak duże zmiany zostały przeprowadzone. Do tej pory chodziłam na nowe msze, zupełnie nie rozumiejąc tego, co się dzieje. Chodzenie do kościoła było zwykłą formalnością. Dzisiaj po raz pierwszy udało mi się uczestniczyć we mszy trydenckiej, która jest zupełnie innym doświadczeniem. Mam 18 lat i ten film jest jedną z rzeczy, która pozwoliła mi otworzyć oczy na rzeczywistość. Zdecydowanie film miał na celu zszokować, obudzić z letargu śpiących katolików, nieświadomych ludzi tego, co się dokonało, jaki przewrót dokonał się w kościele, ma obudzić świadomość, zachęcić do dalszych poszukiwań, ponieważ realny wróg ukradł nam mszę, zmienił czy podmienił doktrynę. Nie są to wydumani iluminarze spod znaku Bonnenkleid, ale wróg, o którym już pisali praktycznie wszyscy papieże w swoich encyklikach, bullach, potępiając jednoznacznie masonerię, począwszy od Klemensa XII w 1738 roku, który właśnie swoją bullą potępił sektę masońską, sektę wolnomularzy jako największego wroga kościoła, więc nie jest to szurowska spiskowa teoria na masonerii, nie jest to absolutnie żadne tajne zgromadzenie, dlatego że jest znane już od 1723 roku, kiedy to organizacja wydała publiczny dokument. Po 15 latach, jako jedyna, autentycznie jedyna sekta w historii, został natychmiast niezwłocznie potępiony przez papieża Klemensa XII. Wystarczyło 15 lat, żeby ten zbiór wszelakich herezji, błędów myślowych potępić. Dosłownie wystarczyło tyle lat, więc jakby tutaj niezwłocznie zareagowała Stolica Apostolska, by właśnie zamiary, niecne zamiary tej zepsutej, bardzo wrogiej kościołowi organizacji, która wcale tajną nie jest i nigdy nie była tak naprawdę, bo znamy świadectwa świadków, jak wyglądają ich rytuały, cele. Oni sami to zdradzali niejednokrotnie. Wiemy o dokumentach Alta Bendita, które wyszły na światło dzienne i zostały poznane przez papieży w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku. Znamy wypowiedzi też członków lóż masońskich. Masoneria jako, powiedzmy, organizacja charytatywna, zrzeszająca ludzi, którzy chcą innym pomagać, wspierać, która szerzy braterstwo, równość i inne antyideały, które są zupełnym przeciwieństwem, odwrotnością Królestwa Bożego na ziemi i Christianitas, reklamuje się w największych miastach świata, między innymi na Times Square w Nowym Jorku, zachęcając do wstąpienia właśnie do szeregu tejże organizacji. Także nie jest to już nic tajnego, nie jest już się wyśmiewanym i nazywanym szurem, kiedy się opowiada o wolnomularzach i masonerii, dlatego że oni sami już o sobie wprost mówią i nawet zachęcają dosłownie do tego, żeby razem z nimi w ramię iść przeciwko największemu ich wrogowi, czyli Chrystusowi. Taka jest ogromna nienawiść szatana wobec Chrystusa, który mści się po 17 wiekach istniania integralnej chrześcijańskiej religii wiary za dzieło odkupienia na Chrystusie. Peter Kwaśniewski, podobnie jak pan redaktor Paweł Lisicki, napisał opinię właśnie o filmie bardzo wyważoną, szczerą, uczciwą, zgrabnie ukazującą konkretne plusy i minusy. Przypomnę, że jest to właśnie wykładowca, który brał udział w filmie Mass of the Ages. Największą siłą ukrytego skarbu Kościoła są obszerne świadectwa zebrane od katolików z każdego stanu. Jak odkryli mszę, jaki wpływ wywarło to na nich, na ich życie. Widz otrzymuje wspaniały materiał historyczny także z Soboru Watykańskiego II. Oglądanie materiału dodaje nowej głębi. Materiał filmowy zebrany tutaj sam w sobie sprawia, że film jest wart obejrzenia. Dokument też zręcznie wykorzystuje fragmenty talk show i filmów z epoki. Do tej obszernej recenzji odniesie się także Maciej w kolejnym odcinku. A my wracamy do wieści ze świata.
Jest 1838 rok. Schorowany na gruźlicę Chopin przyjeżdża do Valdemozy na Majorce, by spędzić tam 3 miesiące, jak się okazało, w ulewnych deszczach majorkańskich, w porze deszczowej, w celi wynajętej w opustoszałym klasztorze kartuzów. Jak do tego doszło, że 3 lata wcześniej, przed przyjazdem kompozytora z George Sand, kartuzi zniknęli dosłownie z klasztoru. Przy pięknym pałacu, zniesionym w 1309 roku, w malowniczym miasteczku w Valdemozie, w górach, otoczonym górami, powstaje w 1399 roku klasztor tętniący życiem. Dom zakonny mnichów kartuzów, gdzie kwitło piękno, dobro, modlitwa. Kartuzi prowadzili życie ukryte przed ludźmi, kontemplacyjne, jednak w 1835 roku klasztor został siłą odebrany, sprywatyzowany w trakcie sprzedaży majątków kościelnych przez antyklerykała ministra Mendizabala. Dziś to zaklęte w czasie puste muzeum ze spuścizną jedynie materialną kartuzów, pamiątkami po pobycie Chopina i George Sand właśnie w tymże klasztorze. Chopin skomponował tutaj swoje preludia op. 28. Jedyne, na co natkniemy się w tchnących pustką rozmodlonych niegdyś murach i co przeraża na widok, czego łza kręci się wokół, to siedzący przy księgach, przy biureczku, woskowy mnich, znieruchomiały. Z pewnością kartuzi, słysząc, że zastąpi ich figura woskowa i przedmioty muzealne za 2 wieki, zaśmialiby się uroczo, ale niestety dzisiaj kościół i cały klasztor, niegdyś rozbrzmiewający śpiewem gregoriańskim, którego tak nienawidzi szatan, jest dzisiaj pozbawiony tabernakulum obecności Chrystusa, gdzie w samotności stoi pieta w ołtarzu. To już jest fakt dokonany, upadek właśnie wiary katolickiej w Europie. Jest to bardzo przygnębiające, ale jednocześnie jest to dla nas pewien sygnał, byśmy się wydźwignęli i wyszli jako świadkowie, jako osoby świeckie, które mają ratować Kościół. Tak zresztą mówił arcybiskup Fulton Sheen, że to właśnie świeccy, nie hierarchia, uratują Kościół. Tak zresztą było w czasach największej chyba rewolty w Kościele, czyli herezji ariańskiej, która trwała 3 wieki. To były pierwsze wieki chrześcijaństwa. Już ogarnęła herezja Kościół. Bardzo młody, pierwotny, świeży, który ledwo co wyrósł z pnia właśnie chrystusowego, a już był pogrążony w błędach. I kto uratował wówczas Kościół? Oczywiście świeccy. Także zadanie staje przed nami olbrzymie. W związku właśnie z tym mamy pewien plan. Chcemy rozpocząć projekt, duży, długofalowy projekt. Jeżeli uda nam się, to tylko z Waszą, kochani, pomocą. Dlatego tutaj, w tym miejscu chcę podziękować za wsparcie na Patronite. Dziękujemy Wam bardzo, kochani, za to, że patronujecie naszej pracy dziennikarskiej, redakcyjnej, filmowej. Jeżeli chcecie poznać temat kolejnych filmów dokumentalnych, krótkometrażowych tym razem, i chcecie mieć wpływ też na ich powstawanie, tempo i kolejność tematów, która będzie publikowana, zostańcie naszymi patronami, dziękujemy wspierającym nasz kanał. Jesteście, kochani, wspaniali, dlatego że dzięki Wam ten kanał po prostu ma szansę w ogóle istnieć, dalej się rozwijać. Widzicie na filmie, nagranym podczas wywiadu przeprowadzonego przez Michaela Knowlesa, tradycyjnego katolika z Daily Wire, który należy do grupy właśnie katolickich i nie tylko katolickich dziennikarzy, którzy razem współpracują w ramach projektu, jakim jest Daily Wire Plus, a jednocześnie nie konkurując absolutnie ze sobą, każdy z nich prowadzi swój kanał. Wszyscy ci dziennikarze, aktywiści, podcasterzy trzymają się jakby razem, tworząc jeden front przeciwko 6-barwnej tęczy neomarksistowskiej ideologii. Oni wszyscy razem, tam jest i Żyd Ben Shapiro, Jordan Peterson czy Matt Walsh, który nagrał genialny dokument What is a Woman, a także właśnie Michael Knowles i parę jeszcze innych nowych osób. Każdy z nich stoi na tym froncie, na pierwszej linii frontu w walce właśnie z tą ideologią, jednocześnie działa na własnych kanałach, wspaniale współpracując. I podczas tego programu Jim Caviezel, odtwórca roli Chrystusa w Pasji, mówi, że Pasja i Zmartwychwstanie, które już było zapowiedziane przez Mela Gibsona nieraz, będą największymi w historii kina, zmieniającymi wręcz bieg historii kina filmami. Zdecydowanie widać tutaj pewność Jima Caviezela, który zapowiada, że ten film Zmartwychwstanie będzie przełomowy. W Europie dzieje się, i to dzieje się coraz mniej ciekawie, dlatego że Eurostat w 2019 roku podał, że we Francji jest 23 tysiące rocznie gwałtów. W Niemczech niemal 10 tysięcy. W Szwecji 8,3 tysiąca, a w Polsce 0,7. Czyli 4-krotnie mniej
Liczna Szwecja notuje 12 razy większą liczbę gwałtów niż Polska, co dopiero powiedzieć o reszcie wymienionych krajów. Myślę, że nie potrzeba nam żadnych argumentów więcej przeciwko masowej migracji. W związku właśnie z sytuacją w Brukseli, w Paryżu, powstał nęcący marketingowo-populistyczny spot, który reklamuje nam panująca miłościwie partia, za którym teraz podąża lewica. I żeby wygrać wybory, jedna i druga partia musi troszeczkę nakłamać, oszukać parę milionów naiwnych ludzi, nas Polaków, by potem wykonać rozkazy eurokołchozu i wprowadzić tutaj dosłownie hordę, lawinę muzułmanów, żeby i u nas zrobiło się gorąco. Widzimy film z końca czerwca. Islamska rzeź, można powiedzieć, w Paryżu, w Strasburgu. Lewackie media przenoszą winę oczywiście na policję, naród francuski. Nachodźcy dosłownie plądrują, jak widzicie na filmie, palą miasto, dosłownie pali się wszystko. I do tego iskrą zapalną, doskonałym pretekstem, żeby rozpocząć taką anarchię uliczną w miejscu, które jest centrum Europy, centrum cywilizacji, kultury, było zastrzelenie 17-letniego Nahula z Nigerii, który nie chciał zatrzymać się na rozkaz policjantów, na prośbę do przeprowadzenia kontroli drogowej. Nie dość, że prowadził samochód w wieku 17 lat, to był to Mercedes na polskich rejestracjach. Policja nie mogła go dogonić, dlatego że uciekał, aż w końcu policjant zirytowany go zastrzelił. I to był powód do rozpętania takich zamieszek, manifestacji, protestów ulicznych, które zamieniły się w jeden wielki dym, w jeden wielki ogień. I właśnie tutaj widzimy, jak z dymem jest puszczona cała ta polityka migracyjna, jak każdy pretekst jest dobry, by wywoływać właśnie pioruny w miastach europejskich, by nie dało się tam żyć. Widzimy, jak upada cała narracja, na przykład pani Ochojskiej mówiącej, że migracja daje dobre efekty. Widzimy to na filmie, jakie to są dobre efekty. To jest głęboki etniczny, religijny podział na tle religijnym, etnicznym. Historia obu obozów, chrześcijańskiego, muzułmańskiego. To jest tak historia długa jak świat i tak okrutna, że nie da się scalić tych dwóch nacji obok siebie na jednym terenie. Dzisiaj miasta Francji wyglądają dosłownie jak gruzowisko po jakichś powstaniach. Są autentycznie niebezpiecznymi miejscami. Grasują tam gangi, jest policja wyposażona w ostrą broń. Wszystko jest zniszczone, spalone na ścianach graffiti. Barbaria dosłownie wylewa się na ulicę i widać, jak rośnie w siłę dzięki coraz większej liczebności właśnie muzułmanów w Europie. Widać, z jakim wyrachowaniem, opanowaniem dążą do dominacji nad światem chrześcijańskim. Jak upada właśnie ta cywilizacja. To jest kontynuacja walki pomiędzy islamem a prawdziwą religią, przeniesiona już na teren wojny, czyli Europy. Polem walki dzisiaj jest po prostu Europa. I rękoma barbarzyńców można wymienić dosłownie, materialnie, metafizycznie to, co zbudowała chrześcijańska Europa. I tego chcą antypolskie partie z polskojęzycznymi nazwami, hasłami. Tego chce pan Soros, który sprowadzał tutaj miliony, dosłownie miliony nachodźców, którzy otrzymywali tutaj wikt i opierunek. Tim Ballard, były agent Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poświęcił swoje życie ratowaniu dzieci przed handlem ludzi. Udało mu się doprowadzić do zaaresztowania ponad 2100 handlarzy ludźmi. Uratował z niewoli ponad 3800 dzieci. Handel dziećmi w celach seksualnych to jest coś najokrutniejszego, najgorszego, co mogą sobie ludzie zrobić nawzajem. Organizacja non-profit Operation Underground Railroad ma na celu powstrzymanie handlu właśnie dziećmi w celach seksualnych. Pan Tim nauczył się zachowywać jak pedofil, mówić jak handlarz albo dostawca dziecięcej turystyki seksualnej i dzięki temu zaczął infiltrować różne okropne miejsca, najbardziej mroczne w Meksyku, w Kolumbii, na Haiti. Na podstawie tej historii został nagrany film Sound of Freedom, a w rolę Tima wcielił się Jim Caviezel, który właśnie poleca nie tylko Mel Gibson, postrach Hollywood, który nieraz zapowiadał, że wyjawi mroczne sekrety Hollywood, ale także Elon Musk. I kolejna informacja. Watykańskie wydawnictwo Liberia Editrice Vaticana opublikowało esej z seminarium Papieskiej Akademii Życia, w której antykoncepcję i sztuczne zapłodnienie traktuje się jako zagadnienie otwarte do dyskusji, moralnie dopuszczalne. Nauka Kościoła w tym temacie jest bardzo radykalnie jednoznaczna. Potępia wszystkie wymienione praktyki. Arcybiskup Vincenzo Paglia, przewodniczący Akademii, traktuje antykoncepcję jako alternatywę do rozeznawania przez małżonków, mimo że była ona wyraźnie, ostatecznie, uroczyście i powszechnie przez Pawła VI i Jana Pawła II potępiona.
Tu mówimy o encyklice oczywiście Humanae Vitae Pawła VI i o wszystkich wystąpieniach Jana Pawła II, a także o jego nauczaniu w temacie właśnie antykoncepcji rodziny. Kolejna informacja. Siostra zakonna, która była kiedyś pułkownikiem armii amerykańskiej, chirurg, lekarz jednocześnie, wzywa chrześcijan do walki o życie poprzez pozostawanie w stanie łaski. Święta Joanna d'Arc, która jest dla niej wzorem, zapytana kiedyś za swojego życia przez brytyjskiego prawnika kanonicznego, czy jest w stanie łaski. A to pytanie, musicie wiedzieć, że ono było bardzo podchwytliwe, dlatego że Święta Joanna była, no, niestety analfabetką. Umiała się podpisać, nie czytała, nie pisała. Joanna z tego pytania, na które nie ma odpowiedzi dobrej, zarówno i tak, i nie, pogrążyłoby ją. Doprowadziłoby do tego, że byłby postawiony bardzo szybko zarzut przeciwko niej. Musiała z tego wybrnąć i dzięki łasce Ducha Świętego, dzięki wrodzonej inteligencji odpowiedziała. Panie, jeśli jestem w stanie łaski, proszę zachowaj mnie tam. Panie, jeśli nie jestem w stanie łaski, proszę umieść mnie tam. Wszyscy otworzyli oczy ze zdumienia, wszyscy wykształceni hierarchowie, dlatego że jej przyznanie się do tego, że jest w stanie łaski, na pewno by ją mogło doprowadzić do oskarżenia, że uważa się za świętą, za wybraną, że ma jakieś wizje, żyje w jakimś świecie nierealnym, że może nawet jest czarownicą. Natomiast gdyby powiedziała, że nie ma łaski, no to przyznałaby, że wcale Pan Bóg nie stoi za nią, że to, co robi, nie ma błogosławieństwa Bożego. Tak więc wybrnęła ona z tego zaułku genialnie. Siostra Deirdre Byrne, o której właśnie mówimy, powiedziała, że zanim pomożemy innym, jak w samolocie, musimy pomóc najpierw sobie założyć własną maskę tlenową, czyli najpierw sami musimy czerpać ze źródła wiary, ze źródła chrystusowych łask, bo jak sami jesteśmy w stanie łaski, możemy lepiej widzieć wolę Bożą. Gdy nie jesteśmy w stanie łaski, nasze oczy są po prostu rozmazane i wtedy musimy jak najszybciej uciekać do spowiedzi. Siostra Deirdre, muszę jeszcze Wam przypomnieć, że zasłynęła z nokautującego przemówienia w obronie życia na Narodowej Konwencji Republikanów w 2020 roku, kiedy nazwała aborcję strefą zero, z której po prostu wylewa się wszelkie zło. Zniszczenie życia ludzkiego w łonie matki to jest pierwsze podstawowe pole bitwy szatana, za którym idzie ideologia transpłciowa, antykoncepcja, niszczenie rodzin, rozbite rodziny, właśnie rozwody, brak ojców czy eutanazja. Aborcja generalnie jest to demoniczna obsesja. To jest niewyobrażalne, że matka może żądać i chcieć mieć wybór, a jednocześnie ten wybór wiąże się z prawem do śmierci, z wyborem śmierci. Tu nie chodzi o samą możliwość wyboru, bo to pięknie brzmi, mam wybór. Ale sednem tu jest nie sam akt wyboru, nie sam wybór, ale przedmiot wyboru, tego co wybieramy, a mamy tylko dwie opcje. Przedmiotem wyboru jest życie lub śmierć własnego dziecka. Matka nie może postawić własnego dziecka niewinnego przed sądem i skazać je na śmierć. Tym bardziej, że nie ma przeciwko niemu żadnych zarzutów. To jest piekło dzieci. Pomiędzy życiem a śmiercią, zauważmy, nie ma nic. Nie ma stanu próżni. Nienawidzą oni dogmatów, ale tworzą swoje dogmaty. Nienawidzą prawdy, mówiąc, że nie ma prawdy. Ale jednocześnie dla nich jest to jedyna prawda, że nie ma prawdy. Mówią, rób ta, co chce, ta człowiek jest Bogiem, nie ma ograniczeń. Może wyznawać, myśleć i robić, co chce, bo staje się Bogiem. Mówią, że nie ma dogmatów, ale jednocześnie ich najwyższym dogmatem jest anarchia, jest bezbożnictwo, jest właśnie rób ta, co chce, ta. Wyznają Bożka, jakim jest ich ciało, ale jednocześnie odrzucają autorytet i Boga. Nie mają autorytetów zewnętrznych. Sami dla siebie są autorytetami. Wiadomo, czym to się kończy. Mało tego, chcą nie tylko śmierci, tejż tutaj organicznej śmierci, ale tejż wiecznej śmierci dla siebie i dla innych. Chcą demoralizacji młodych. Chcą rozpusty. To wszystko jest zbudowane na odwrotności właśnie Kościoła, prawdy, prawa i moralności. Lewactwo wysysa jak dosłownie pijawka z umysłów to, co najbardziej najdroższe budujące. Chcą edukacji seksualnej dla 3-4-latków. Podniety nie do rozwoju intelektualnego, zdobywania wiedzy, uczenia się, gdy mózg młodych dzieci jest chłonny na wiedzę, jest plastyczny, ma energię, ma właściwości, by chłonąć wiedzę. Ponieważ nastolatki skupiają się na wiedzy, kiedy im nie przeszkadzamy, na zdobywaniu właśnie informacji. Mogą zostać profesorami, naukowcami, lekarzami, prawnikami, inżynierami, badaczami, jeżeli im nie będziemy przeszkadzać, jeżeli wejdziemy, wkroczymy z butami rozseksualizowania, zniszczymy w nich to ziarno, które może paść na żyzną glebę i wyrosnąć w potężne drzewo właśnie umiejętności w przyszłości. Musimy ich kształtować, ich charakter,
za młodu. Znamy Rudego, Alka, Zośkę. Rudy nie zdradził nikogo podczas tortur, mimo niewyobrażalnego bólu, nie pisnął ani słowa. On kształtował swój charakter, miał silny, wytrwały, pełen rycerskiego etosu, umiłowania prawdy charakter. Ci trzej chłopcy, którzy byli pierwowzorami bohaterów z książki Kamienie na szaniec, robili wszystko, żeby być silnymi, być autentycznymi, być bohaterskimi, być szlachetnymi. Walczyli ze swoimi słabościami, niszczyli to, co było w nich niskie, mało płodne, jałowe, złe, co było w nich grzeszne. Wyzbywali się nałogów, rezygnowali z używek, z przeklinania, pokonywali w trudzie swoje słabości, bo tylko trud może nas uszlachetniać, tylko cierpienie może nas uwzniaślać, nauczać pokory. Kształtowali swoje charaktery, byli rycerscy wobec kobiet, wobec siebie nawzajem. Dla nich Bóg, honor, ojczyzna to były najwyższe sztandarowe aksjomaty, którym do końca byli wierni, aż do oddania życia. Tadeusz czy Rudy byli prymusami w najlepszym liceum w Warszawie. Nauka, siła charakteru, potęga pracy nad sobą, to była żelazna zasada. Oni zwalczali swoje zmysłowości, chwiejności charakteru, namiętności. Chcieli wytrwać do końca w wierności tej właśnie triadzie największych świętości, którym składali przysięgę wierności. I za te ideały oddawali swoje życie i oddali w końcu. Kim byli ci trzej chłopcy? Jak nie Janem Bytnarem, Tadeuszem Zawadzkim? To były żyjące, realne postaci. Kształtowali w sobie cechy, które uczyniły z nich ludzi nieprzejednanych, wrażliwych, niosących siłę, dobroć, mądrość. Zdobywali szczyty dla orłów, krępowali swoje ciało, by ich duch potężniał. Królowali nad swoim ciałem, nad swoją zmysłowością. Oni byli panami, kapitanami samych siebie. Ich dusza, ich umysł i wola panowała tam nad całym bytem ich. A to, co widzimy dzisiaj na ulicach, to jest jeden wielki wyziew zwierzęcych popędów, degradujących człowieka do poziomu kopulacyjnego, uprzedmiotowanego urządzenia. Bez rozwoju intelektualnego, duchowego, moralnego, zamiast wykorzystać potencjał młodości. To są ludzie bez celów, bez ambicji, bez potęgi charakteru, silnego, stałego, niezmiennego, niewzruszonego, który się nie podda indoktrynacji, niewoli, który ma żarliwego ducha w dążeniu do wolności wewnętrznej, a nie spowitego w jakiejś kajdany niewoli, rozpusty, która rządzi członkami człowieka, całym jego właśnie jestestwem. Ich dusza jest zeszmacona jako świątynia Ducha Świętego, staje się wypompowanym, opróżnionym, obmierzłym workiem na śmieci. Dosłownie cuchnący, sodomiczny odór, obłęd seksualny, który dominuje ich życiem, trzyma ich pod pręgierzem, jak swoją ofiarę, uzależniając tych ludzi od nieczystości, jednocześnie swoimi oparami, trując innych, zamydlając umysł, zniewalając rozum i wolę. I tak zamiast uczyć się zdobywać Himalaje wiedzy, moralności, umiejętności, kształtować swój charakter, łamać siebie, by być mocnym, silnym, nie do złamania, by mieć właśnie tytanową wolę, są dosłownie odpryskiem neomarksistowskiej propagandy pop-antykultury, która miażdży logikę, rozumność, rozsądek, w pył dosłownie miażdży człowieczeństwo. Rozwiązłość, wyuzdanie jest promowane, sprośność, lubieżność, zgnilizna, libertynizm, samowola, anarchia. Najczystszym istotom, dzieciom odbiera się dzieciństwo, zdrową psychikę, wrażliwość oraz ich czystość. To naprawdę te grzechy dzisiejsze wołają o pomstę do nieba. Sam Jezus mówi, że lepiej zawiesić kamień młyński u szyi, niż zgorszyć najmniejszych, maluczkich. Sodoma i Gomora dosłownie pogardza człowiekiem. Wrzuca go, wbija w gnojówkę wszetecznictwa. To są maszyny do ulicznych porno show. Ludzi bez imienia, bez tożsamości, bez celów, bez ideałów, bez charakteru, bez silnej woli, bez rozumu. Co zrobiono dzisiaj z ludźmi? Z ich godnością? W co oni wierzą? Co mogą dać społeczeństwu? Jak nieirracjonalny, nienormatywny, surrealistyczny jest ten świat tej ideologii sześciokolorowej. Zamiast budować nieskazitelną cywilizację łacińską, to dzisiaj bezumysłowie wypiera ją rządami genitaliów. Człowiek jest stworzony do budowania zdrowych relacji, do poświęcenia, do ofiarności, do dojrzewania w miłości, do budowania rodziny, do czystości. Wykrwawiono nam naród, wykrwawiono nam elitę, zmasakrowano piękno tak naprawdę. I dzisiaj mamy świat antyideałów masonerii równości, wolności i fałszywego braterstwa, któremu dzisiaj przyklaskuje Rzym. I mamy też ideologię, która równolegle niszczy ten świat od strony moralnej. Zniszczyć obyczajowość ludzi, rozwiązłość wprowadzić, rozpustę publiczną, detrujące gazy demonicznej seksualności, które są celem dla tych ludzi, celem samym sobie jest przyjemność, jest rozwiązłość właśnie. To jest nowy bożek, nowy kult. Co ci ludzie mogą dać, jak ci wspaniali chłopcy, młodzi mężczyźni z kamieni na szaniec, których wiara, męskość, tożsamość, siła woli, kształtowany silny charakter w ognistych doświadczeniach wojennych, umysł miłujący prawdę, dał tyle
społeczeństwu, tyle dał Polsce. Jeżeli zniszczymy obyczaje, mówią masoni, to będziemy rządzić bezwolną miazgą, papką, mazią ludzi. Będziemy mogli dać im wszystko do ręki, co chcą. Piwo w jednej, komórka w drugiej, igrzyska w telewizji i będziemy mogli nimi zarządzać. To będą ludzie, którzy są pod pręgierzem, uciskani. Tak jak niegdyś Polacy podczas okupacji niemieckiej byli uciskani i to harcerstwo moralnie dźwigało morale narodu. A dziś mamy jakichś Schwabów, Hararich, Gatesów, Soroszów, którzy jak horda rozplenili się po świecie, żądając wolnych dusz, wolnych ludzi, nazywając nas zwierzętami z możliwością hakowania nas, jak programu komputerowego, chcą, tak jak właśnie ten smok niemiecki, chcą zrobić to samo. Chcą nas zniewolić, a my mamy w tej całej degrengoladzie im się poddać. Ale nie. Ci, którzy się przeciwstawią mocarzom tego świata, sługusom szatana, jak kamienie przez Boga będą rzucani na szaniec. Czy my jesteśmy takimi samymi patriotami, tak samo wspaniałymi, pięknymi, szlachetnymi ludźmi, orłami, które są w stanie zdobywać szczyty rozwoju osobowego, jak młodzi chłopcy z kamieni na szaniec? Chciałabym jeszcze parę słów dosłownie powiedzieć o trzech książkach, sztandarowych, chyba najbardziej znanych pozycjach, które są na naszym sklepie. Oczywiście 100 lat modernizmu wyprzedaje się jak ciepłe bułki. 100 lat modernizmu to jest książka Dominika Burmo, która jest prześwietleniem, jest wspaniałą monografią, refleksją, analizą, jest dokumentem, dlatego że zawiera naprawdę mrowie całą masę cytatów i wypowiedzi hierarchów, która fantastycznie właśnie naświetla historię, źródła, przebieg, przepoczwarzanie, różne fazy przepoczwarzania się herezji modernizmu. Genialna książka, to jest absolutnie kapitalna pozycja numer jeden na liście dla każdego katolika, który chce poznać, czym ta herezja jest. Tutaj książka Feliksa Zosela, Msza Święta, na podstawie której zrobiłam cały cykl odcinków. Zachęcam Was do tego, żeby wejść sobie na playlistę na naszym kanale, znaleźć tam właśnie tytuł tejże playlisty o Mszy Świętej. Tam będę omawiać szczegółowo to, czym jest Msza Święta, jaka jest jej istota, jak wyciągnąć z tej mszy najwięcej korzyści duchowych dla siebie. Trzecia książka musi być nowość na naszej stronie, to jest Peter Kwaśniewski, to jest osoba, która właśnie zrecenzowała bardzo pozytywnie nasz film. Jest to przepiękna asertacja, analiza, refleksja na temat Mszy Świętej, która jest widowiskowa, która jest transcendentna, która pociąga duszę ku pięknu, która swoim milczeniem, świętością i sakrum onieśmiela wręcz nas jako uczestników tajemnicy Bożej. Ona wprowadza w święte milczenie, porusza duszę ludzką i o tym właśnie pisze pan Peter Kwaśniewski. I teraz już mogę się z Wami pożegnać. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Proszę Was o kciuka w górę, o subskrypcję, o lajka, o komentarz. Co trzeba zrobić, Waszym zdaniem, by zbliżyć się do postawy bohaterów z Kamieni na Szaniec, Zośki, Rudego i Alka? Jak możemy uratować nasze dzieci i nas samych przed nawałnicą zła, jakie zalewa świat? Z Panem Bogiem.